Dzień dobry, opowiem dzisiaj Państwu historię o Fundacji Ordo Iuris i jej związkach z Kremlem. Czyli o czymś, o czym owa fundacja właśnie nie lubi, żeby mówić. I właśnie dlatego o tym opowiemy. Założycielem Ordo Iuris jest pewna organizacja wywodząca się z Brazylii, nazwana Tradição Familia e Propriedade, czyli Tradycja, Rodzina i Własność, w skrócie TFP. Swoją siedzibę mają w Krakowie, założyli pod koniec lat 90. na początku XXI wieku stowarzyszenie założyło fundację, fundacja założyła Ordo Iuris. W 2014 roku odbył się na Kremlu pewien bardzo bogato prezentowany kongres, którego partnerem stała się właśnie owa fundacja Piotra Skargi z Krakowa, która później założyła Ordo Iuris. O tym, że fundacja Piotra Skargi z Krakowa była partnerem owego kongresu, wiemy dzięki broszurze wydawanej przez tamten kongres. Kongres nazywa się Światowym Kongresem Rodzin, World Congress of Families. Światowy Kongres Rodzin to organizacja założona przez Rosjan i przez Amerykanów w połowie lat 90. Profesorowie, socjologi, którzy założyli ten kongres, dzisiaj już są staruszkami, dlatego rządy przejęły teraz młodsze pokolenie. Ze strony Rosjan jest to Aleksiej Komow, ze strony amerykańskiej jest to Brian Brown. Zarządcą kongresu, Światowego Kongresu Rodzin jest Instytut Howarda, Howard Institute w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych i cały ten kongres uważa się za organizację, za przedsięwzięcie amerykańskie. Ale jak bardzo rosyjskie to jest, o tym się właśnie nie mówi i to właśnie Państwu pokażę. W zeznaniach podatkowych Howard Institute mamy wyszczególnione osoby, które składają się na zarząd tego instytutu i które dla tego zarządu również pracują. Aleksiej Komow występuje jako doradca i wedle zeznania spędza 2 godziny na pracach dla Światowego Kongresu Rodzin. Osobami, które finansowały kongres na Kremlu w Moskwie w 2014 jest ortodoksyjny oligarcha Konstanty Małofiejew, który pracuje, jak już wiemy, dla KGB oraz dla wywiadu wojskowego GRU, oraz Władimir Jakunin, były kolega Putina, również KGBowiec. I oni obaj stali się sponsorami tego kongresu do nich jako partnerzy i właśnie na tym polega funkcja partnerska w tym kongresie. Dołączyła Fundacja Piotra Skargi, czyli założyciele Ordo Iuris, stali się współfinansistami kongresu, Światowego Kongresu Rodzin, założonego przez stronę rosyjską razem ze stroną amerykańską i odpalonego w Moskwie w 2014 roku, podczas gdy w naszym sąsiedzkim kraju, w Ukrainie, wybucha konflikt z Rosją dotyczący m.in. Kremla i dotyczący przede wszystkim ambicji Ukrainy, aby dołączyć do Unii Europejskiej, w czym Polska bardzo Ukrainę wówczas wspiera. Więc jest to bardzo niefortunny moment, żeby występować jako partner kremlowskiego kongresu. Otóż nie jest niezależne. Statut Fundacji Ordo Iuris pokazuje, że w zarządzie zasiadają tam osoby, które równolegle są osobami kierującymi Fundacją Piotra Skargi w Krakowie. Mamy w paragrafie 13 zapisane, że członków rady, o których mowa w ustępie 3 mniejszego paragrafu, powołuje fundator zgodnie z zasadami reprezentacji. Fundator zwołuje również pierwsze posiedzenie rady. To jest może mniej ważne. Najważniejsze jest to, że członków rady Ordo Iuris wybiera fundator, czyli Fundacja Stowarzyszenie Piotra Skargi, które było współorganizatorem owego kongresu na Kremlu. W paragrafie 14 natomiast czytamy o tym, jakie są uprawnienia rady wybieranej przez fundatora. Jest to inicjowanie kierunków działalności fundacji, jest to uchwalanie rocznych i wieloletnich planów oraz wytycznych działania, ocena sprawozdań z zarządu z działalności bieżącej, powoływanie i odwoływanie członków, określanie wysokości wynagrodzenia, nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności, kontrolowanie gospodarki finansowej i inne sprawy. Ordo Iuris
nie lubiło się przez lata przyznawać do swoich założycieli, ale przyznaje się otwarcie do tego, kto jest ich partnerem. Pierwszym partnerem na liście, który możemy sprawdzić na stronie internetowej ordo-juris.pl, jest między innymi organizacja amerykańska również, ponownie, która nazywa się CFAM, co znaczy Catholic Family. Organizacja działa również od połowy lat 90., podobnie jak World Congress of Families. Jest również aktywna na łonie tego kongresu i co ciekawe, jest również uznana za jedną z grup hejterskich przez pewien instytut, który zajmuje się oceną działalności takich instytucji. Czyli przede wszystkim jej działalność jest skierowana przeciwko prawom osób LGBT oraz bardzo są aktywni na łonie ONZ-u. To znaczy udało im się wejść na arenę międzynarodową, co jest również ambicją Ordo Iuris. I w tym właśnie CFAM wchodzeniu na arenę międzynarodową wspiera Ordo Iuris i to można również zobaczyć na ich stronach w różnych miejscach. Co ciekawe i o czym chciałam opowiedzieć, to jest prezes CFAM. Prezesem CFAM jest Austin Roos, który słynie z bardzo jawnych, bardzo aż podobnych w zasadzie do Trumpa wypowiedzi na temat Rosji. To znaczy chwalenie Putina, chwalenie polityki Putina, chwalenie polityki rodzinnej Putina i tak dalej. Austin Roos jest również kolegą Aleksieja Komowa, o którym już wspomniałam, który jako KGBista, współpracownik Małowiejewa, również osoby pracującej dla KGB i dla wywiadu wojskowego, wspiera wszystkie inicjatywy organizacji fundamentalistycznych na świecie i pojawia się w różnych miejscach jako współpracownik, jako doradca, jako zarządca. Austin Roos pojawia się również na liście osób zaproszonych na kongres na Kremlu w 2014 roku, co możemy zobaczyć na liście wykradzionej przez pewien hakerski kolektyw i udostępnionej publiczności. Tam jest 357 nazwisk gości, również polskie nazwiska się tam znajdują, o czym pisałam w swojej książce, między innymi pana Hazana, który jednak wynika z tego, nie dotarł ostatecznie na ten kongres. Jak opisują działalność pana Austina Roosa Amerykanie, opisują to tak. Rosyjscy nacjonaliści i konserwatyści wydają się współpracować, używając swoje związki z prorodzinnymi organizacjami w USA i na całym świecie do promocji rosyjskiej geopolitycznej agendy. To znaczy jest to pierwsza z organizacji, o których opowiadam, która działa jako organizacja amerykańska, jednocześnie spełniając funkcję jak agenta wpływu, podobnie jak Donald Trump jest już nazywany, geopolitycznej rosyjskiej kremlowskiej agendy. Guardian pisze o Roosie między innymi tak. Pomógł nawiązać partnerstwo pomiędzy amerykańskimi grupami konserwatywnymi i prorodzinnymi, ortodoksyjnymi organizacjami cerkiewnymi w Rosji z bliskimi powiązaniami z Władimirem Putinem. Spotkał się z Konstantym Małofiejewem, rosyjskim oligarchą z rozległymi relacjami wśród europejskiej ultraprawicy i chwalił go za pracę na rzecz większego zbliżenia rosyjskiego prawosławia i amerykańskich chrześcijan. Te równie naiwne słowa bardzo często pojawiają się od mniej więcej 2013-2014 roku w prasie, wówczas jeszcze mniejszościowej tych organizacji ultrareligijnych, które za Trumpa stały się jego administracją. Kolejny cytat o Roosie, czyli partnerze naszej fundacji Ordo Iuris, to dotyczy współpracy z Małofiejewem. Małofiejew i wielu innych Rosjan widzi siebie jako naród chrześcijański zesłany, by pomóc innym chrześcijanom na świecie. Tak mówił Roos o Małofiejewie po tym, jak się z nim spotkał. Roos znajdował się blisko Steve'a Bannona, Steve Bannon blisko Trumpa i właściwie cała ta siatka organizacji, o których tutaj mówię albo o których piszę w książce To jest wojna, stały się właśnie doradcami Trumpa. Ordo Iuris powołuje się na Austina Roosa i jest dumne ze współpracy z amerykańską organizacją. Widać to w trzech miejscach, takich wybranych, na przykład na stronie Ordo Iuris. Widać to także na tej właśnie arenie międzynarodowej współpracy z ONZ-em. Razem również CFAM oraz Ordo Iuris z tym bardzo takim prorosyjskim backgroundem finansują różne wydarzenia, jak na przykład Rok Rodzin w 2019 w siedzibie ONZ-u. Drugim z partnerów Ordo Iuris, który pojawia się na ich stronie, drugim w kolejności, jest organizacja o trochę dłuższej nazwie. Jest to American Center for Law and Justice, a tak naprawdę jej europejska reprezentacja z siedzibą w Brukseli.
To jest bardzo ciekawa historia i ona również zawiedzie nas w okolice Kremla. American Law and Justice funkcjonuje, tak jak mówiłam, w Europie, ale funkcjonuje również w Rosji jako Slavic Law and Justice. Jako Slavic Law and Justice z siedzibą w Moskwie był odpowiedzialny za wprowadzenie, za zainicjowanie ustawy, która miała wprowadzać kryminalizację za obrazy uczuć religijnych. I w ten sposób i na podstawie takiej ustawy za chuligaństwo, za obrazy skazane zostały dziewczyny z Pussy Riot na kolonię karną 2 lat. Podobnie jak Austin Rus, osobą działającą w ramach tej organizacji, jest Francuz Gregor Papink, który wybierał się także do Moskwy w ramach zacieśniania więzów z prorodzinnymi politykami już Dumy i osób krążących wokół Kremla, co pojawiało się w prasie francuskiej także w tym kontekście wojny o Krym, co było komentowane nawet zgryźliwie przez samych Francuzów, co samo z siebie jest już dosyć interesujące. Francuzi lubią utrzymywać i chwalić się relacjami rosyjskimi. Gregor Papink jest również współpracownikiem, oficjalnym współpracownikiem Ordo Iuris i to możemy zobaczyć w kilku miejscach, między innymi na łamach Kultury Prawnej z 2018 roku publikował tekst we współpracy z Marcinem Kulczykiem. Pojawia się również jako osoba występująca na konferencji Ordo Iuris w roku 2019. Więc mamy do czynienia z dwoma głównymi partnerami, do których Ordo Iuris przyznaje się oficjalnie na swoich stronach, które zarówno w przypadku CIFAM poprzez Austina Rusa, jak i w American Law and, Center for Law and Justice łącznie z rosyjską oraz europejską reprezentacją tej samej firmy są jawnymi współpracownikami naszej fundacji Ordo Iuris. Organizują, współorganizują, współfinansują różne wydarzenia i jest to ich oficjalny partner, co do którego nie umywają rąk, tak jak często to się zdarzało wcześniej z fundatorem Ordo Iuris, czyli z Stowarzyszeniem oraz Fundacją Piotra Skargi z Krakowa. Agenda Europe jest takim nieformalnym ciałem złożonym z głównie europejskich lobbystów oraz amerykańskich i, jak się już możemy spodziewać, również rosyjskich, którzy działają na rzecz zmienienia praw właściwie człowieka na łonie Unii Europejskiej. Więc mamy do czynienia z międzynarodówką, czasami jest to nawet nazywane czarną międzynarodówką, która ma na celu zmianę prawa europejskiego, ale do której należą również partnerzy amerykańscy spoza Unii Europejskiej oraz rosyjscy. Ta Agenda Europe zaczęła swoje prace w roku 2013, czyli ponownie tutaj wchodzimy w tę orbitę, czyli temat Ukrainy, okolice tego kongresu zorganizowanego na Kremlu. I Ordo Iuris staje się partnerem tej organizacji, nazwijmy to tak, w 2015 roku. Już od 2014 roku widzimy w dokumentach na pierwszym screenie ze zjazdu Agendy Europe w 2014 roku w Monachium nazwisko Aleksieja Komowa, o którym już była mowa wcześniej, to znaczy Aleksiej Komow jest tak zwanym ambasadorem Światowego Kongresu Rodzin, występuje jako organizator rosyjski partner w Howard Institute w zeznaniach podatkowych, które widzieliśmy i jest jednocześnie współpracownikiem Małofiewa, który finansował kongres i finansuje różne organizacje na świecie, które możemy nazywać fundamentalistycznymi. Więc na liście z 2014 roku Aleksiej Komow już się pojawia. Pojawiają się panowie z Ordo Iuris w 2015 roku na kongresie w Dublinie, na kolejnym. Aż w 2016 roku Ordo Iuris zostaje organizatorem takiego kongresu w Warszawie. I tutaj ponownie mamy listę wielu osób z Ordo Iuris, którzy stają się przemówcami na tym kongresie, czy na tym zjeździe, powiedzmy może bardziej. Czym zajmuje się Agenda Europe? Agenda Europe zasadniczo zajmuje się wycofywaniem praw osobom LGBT, zwalczaniem praw kobiet, działaniem na rzecz niszczenia praw człowieka w Unii Europejskiej.
I do tej międzynarodówki właśnie dołącza Ordo Iuris. Jakkolwiek może się tłumaczyć, że na przykład nie brał udział w kongresie, Światowym Kongresie Rodzin, bo tylko ich założyciele w tym kongresie brali udział, że jest niezależny od swoich założycieli, ale jak wiemy, statut pokazuje coś innego. Tak tutaj mamy już bezpośrednie dowody na to, że Ordo Iuris znajduje się na liście pewnej nieformalnej organizacji, która działa na rzecz dekonstrukcji praw europejskich i współpracuje na tej niwie z Rosjanami. W ramach Agendy Europe, tak jak mówiłam, działają Amerykanie, działają Rosjanie, ale działają też Europejczycy. Wśród Europejczyków jest jedna bardzo ciekawa postać, jest to Ignacio Arsuaga, który przewodniczy organizacji zwanej ASTE OIR. Jest to w zasadzie odpowiednik Ordo Iuris w Hiszpanii, ale oprócz tego Ignacio Arsuaga założył organizację, która ma ambicje międzynarodowe i już takie ambicje spełniła, można powiedzieć, bo działa w 50 krajach. Jest to platforma petycyjna, gdzie można po prostu zgłaszać różnego rodzaju petycje. Są tam petycje takie, pod którymi Państwo by się z pewnością wiele razy podpisali, na przykład ekologiczne, ale zdarzają się i kluczem właściwie do całej tej strony, która nazywa się Citizen Go, są właśnie petycje tak zwanego środowiska pro-liferskiego, czyli środowiska antyprawno-człowieczego. Citizen Go zostało założone w Hiszpanii, tak jak powiedziałam, przez Ignacio Arsuagę, ale tak naprawdę, kiedy spojrzymy ponownie w ich papiery rejestracyjne, okaże się, że niespodzianka, niespodzianka, zasiadają tam ponownie Rosjanie. Kto? Aleksiej Komow. Mamy do czynienia ponownie z organizacją, z którą współpracuje blisko Ordo Iuris. Ordo Iuris korzysta z tej platformy petycyjnej, współorganizuje wydarzenia razem z Citizen Go. Konferencje na przykład w 2019 roku w polskim Sejmie, więc nie są to przypadkowe znajomości. Ponownie znajduje się tam Ordo Iuris blisko postaci Aleksieja Komowa. Aleksiej Komow zasiada w zarządzie Citizen Go, co można zobaczyć na stronie internetowej, bezpośrednio na stronie internetowej Citizen Go, również w wersji polskiej, bo jest to strona wielojęzyczna, więc każdy bezpośrednio może to sobie sprawdzić. I ponownie Ordo Iuris jest bliskim współpracownikiem tej organizacji. Dodam jeszcze, że Ignacio Arsuaga jest inicjatorem autobusów, czyli odpowiedników naszych proaborcyjnych, antyaborcyjnych furgonetek, z którymi walczymy od kilku lat. Jeden z tych autobusów w zeszłym roku przyrównywał feministki do Hitlera. Bardzo często, kiedy się przyglądam organizacji ASTE OIR prowadzonej przez Ignacio Arsuagę, jak i Citizen Go, wiele pomysłów, które pojawiają się w Hiszpanii, na przykład takiego autobusu, później adaptowane są w Polsce, więc ta współpraca przebiega również na poziomie takiego know-how, zbierania wspólnych doświadczeń i przekazywania sobie ich dalej. Więc w tym momencie dochodzimy do takiego punktu, gdzie jakieś dalekie związki, dotychczas dość dalekie związki, można by wciąż mówić poprzez Światowy Kongres Rodzin, bo dotyczyły założyciela Ordo Iuris, a nie bezpośrednio Ordo Iuris. Później poprzez Agendę Europe, gdzie spotykają się Rosjanie, gdzie spotykają się Amerykanie, podszyci tak naprawdę Kremlem, z organizacjami europejskimi, w które to grono Ordo Iuris wchodzi w 2015. Tutaj mamy do czynienia już z taką bezpośrednią współpracą na poziomie roboczym z organizacją Citizen Go, w której zarządzie ponownie zasiada ta sama postać, która jest obecna w tych poprzednich organizacjach, czyli Aleksiej Komow, człowiek działający dla KGB i człowiek działający dla człowieka, który również działa dla KGB, czyli Małofiejewa, i który jest również współpracownikiem Wojskowego Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Co więcej, hiszpański kolega Ordo Iuris Ignacio Arsuaga zasiada również jako doradca w tym samym instytucie, który organizuje World Congress of Families, czyli Światowy Kongres Rodzin, co można zobaczyć na zeznaniach podatkowych, które pokazywałam już wcześniej. Oprócz nazwiska Komowa pojawia się tam również nazwisko Ignacio Arsuagi. Czyli panowie znają się już stamtąd, ze Światowego Kongresu Rodzin, po czym Ignacio Arsuaga wysyła z Hiszpanii list. Znane są dwa listy, które wysłane zostały przez Arsuagę. To jest list numer 1 z roku 2013, z marca, w którym Arsuaga zapowiada organizację takiej platformy Citizen Go, która jeszcze tutaj nosi inną nazwę, MOBT, ale już w drugim liście występuje pod nazwą Citizen Go. List dotyczy tak naprawdę prośby o dofinansowanie tej platformy. Jest już mowa o konkretnej kwocie 100 tysięcy euro, której Arsuaga oczekuje ze strony rosyjskiej jako partnera do wystartowania z taką platformą petycyjną Citizen Go.
Oprócz tego oczywiście Ignacio Arzuaga znajdujemy na liście gości zaproszonych na Kreml w 2014 roku na Światowy Kongres Rodzin. Jako że Arzuaga jest jednym z doradców i współorganizatorów tego kongresu, nie mogło go zabraknąć również tam. Więc ponownie, po raz kolejny mamy do czynienia z osobami, które orbitują wokół Ordo Iuris jako partnerzy, jako fundatorzy, jako współpracownicy międzynarodowi i wciąż wszyscy mają do czynienia z tym samym kongresem, wokół którego i w którym działają te same postaci ze świata rosyjskiego, z okolic Kremla i oni wszyscy cały czas krążą wokół naszej polskiej fundacji. Można by powiedzieć, że no cóż, no, panowie spotykają się tu i tam, kolegują się, współpraca międzynarodowa to nic złego, mają wspólne cele i starają się je realizować. I wszystko by rzeczywiście pięknie wyglądało, gdyby w to nie były wpisane w jakiś sposób pieniążki. Skąd pochodzą pieniądze, z jakich finansowane są te organizacje? Wiemy o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza, w latach, które nas interesują, 2013-2014 zwłaszcza, kiedy zaczyna się Ukraina, kiedy zaczyna się ten ważny kongres w Moskwie, mamy do czynienia z bardzo zasadniczymi, powiedzmy, pieniężnymi przelewami, które wychodzą ze Stanów Zjednoczonych, z organizacji, o których wspomniałam, które są organizacjami partnerskimi Ordo Iuris, do Europy, do swoich europejskich partnerów. W ten sposób przekazano, jak obliczyło Open Democracy, jakieś przynajmniej 50 milionów euro, dolarów, które przyszły do Europy. I to jest jeden ze śladów. Można by powiedzieć, no okej, ale proszę pokazać, czy te pieniądze naprawdę mają coś wspólnego z Federacją Rosyjską. Otóż, jeśli ktoś wyobraża sobie, że dostaniemy potwierdzenie przelewu z Kremla do Ordo Iuris, to musiał oglądać bardzo złe filmy szpiegowskie, bo to nigdy nie odbywa się w ten sposób. Kiedy Kreml chciał przekazać Marine Le Pen do Francji pieniądze, to odbyło się to na zasadzie pożyczki bezzwrotnej. To znaczy pożyczono pieniądze Marine Le Pen, ale w jakiś dziwny sposób ona nigdy nie była zobowiązana do ich zwrotu. Ponownie, kiedy w okolicach eurowyborów próbowano dokonać również transferu pieniędzy z Kremla dla włoskiej partii Ligi Matteo Salviniego, też odbyło się to w ten sposób, że zaniżono ceny gazu i z tej zaoszczędzonej kwoty przesuwano pieniądze na rzecz tej konkretnej partii. Miano przesunąć, bo ostatecznie do domknięcia tej operacji nie doszło. Więc w ten sposób odbywają się te ruchy finansowe. One nie przechodzą bezpośrednio z konta, które jest podpięte pod konto Kremla czy pana Putina, do organizacji Ordo Iuris. Więc wyobraźmy sobie, że to musi przechodzić przez osoby drugie, przez osoby nawet trzecie. Więc powtarzam, organizacje amerykańskie już bardzo mocno skorumpowane przez zinfiltrowane przez rosyjskie służby wysyłają w pewnym momencie, od bardzo znaczącego momentu, czyli 2013-2014, pieniądze ze Stanów Zjednoczonych do Europy w kwotach, które nigdy wcześniej przez te organizacje w tę stronę nie były wysyłane. Drugi ślad, z jakim mamy do czynienia i który już znalazł swoją finalizację w sądzie w wyroku skazującym, to jest ślad dotyczący korupcji jednego z włoskich polityków Luca Volonté, który działał w Radzie Europy i tam był korumpowany pieniędzmi pochodzącymi z pralni pieniędzy, z pralni rosyjskiej i azerskiej. Tak naprawdę pieniądze z Azerbejdżanu były również pieniędzmi wychodzącymi z Rosji. I pod koniec zeszłego roku, 2020, Luca Volonté doczekał się wyroku skazującego go za korupcję i za przyjmowanie łapówek w rublach. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Luca Volonté jest jednym z panów, który oprócz Alexeja Komowa i razem z Ignacio Arzuagą z Hiszpanii ponownie odnajdujemy na liście podatkowej Howard Institute. Jest jedną z osób, które występują tam również w zeznaniu podatkowym jako osoba pracująca dla tej organizacji. Dochodzimy więc ponownie do tego sedna sprawy. Jest pewne grono w ramach tych organizacji fundamentalistycznych, które ściśle współpracuje i w dużej mierze jest finansowane przez Kreml, które są jakby taką pierwszą ligą tych organizacji. Tam nie ma Ordo Iuris. Ordo Iuris pojawia się w tej drugiej lidze,
tam, gdzie wykorzystywane są pozostałe międzynarodowe organizacje do tego, żeby spełniać pewne geopolityczne ceny naznaczone przez Kreml, ale naznaczone w wąskim gronie właśnie panów, którzy pojawiają się na liście zeznania podatkowego z Howard Institute. Więc ponownie Luca Volonté, dowiadujemy się poprzez zeznanie podatkowe, jest jedną z tych kluczowych postaci. I poprzez niego w Europie rozdysponowywane były pieniądze pochodzące z owej pralni na organizacje fundamentalistyczne. W ten sposób pieniądze poprzez Luca Volonté z pralni rosyjskiej i azerskiej trafiły do organizacji Ignacio Arsuagi w Hiszpanii, do Citizen Go. Na to są potwierdzenia, które również pochodzą ze zhakowanych dokumentów, bo nic jakby w tej dziedzinie nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć w sposób oficjalny i transparentny. Wszystko to są materiały, które są wykradzione, które są zhakowane, które są na przykład pochodzą z dziennikarskich prowokacji. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie się dowiedzieć tak naprawdę o stanie tych spraw. I co jeszcze tutaj trzeba dodać? Jedna istotna rzecz to informacja pojawiająca się przy opisie procesu Luki Volonté we Włoszech, opublikowana w Espresso. Jest tutaj mowa o pewnej części pieniędzy pochodzących z pralni, pieniędzy, która trafiła również do Polski i do Węgier. Nie wiemy jeszcze dokładnie do której organizacji, ale informacja jest taka. Za pośrednictwem Nowa Terre, co jest fundacją Luki Volonté, rosyjsko-azerskie pieniądze trafiają również do organizacji z Węgier, Polski i innych krajów wschodnich. Tak piszą włoscy dziennikarze w opisie procesu Luki Volonté w 2018 roku. Więc mamy do czynienia również z wątkami finansowymi, które prowadzą nas cały czas do tego samego grona osób, w którym to gronie osób Ordo Iuris występuje, jak już wcześniej pokazałam. Ale co z tego wszystkiego wynika? Mamy organizacje, o których opowiadałam, Światowy Kongres Rodzin, mamy Agendę Europe działającą w Europie, mamy organizację Citizen Go, również międzynarodową, mamy organizacje krajowe, jak ASTEOIR hiszpańskie, mamy Ordo Iuris. One wszystkie zostały stworzone i działają i są infiltrowane przez rosyjskie służby. Przypadek kongresu w Moskwie w 2014 roku podczas konfliktu, wojny właściwie z Ukrainą, jest świetnym przykładem tego, jak Rosja prowadzi swoje geopolityczne gry. Znaczy odbywa się jednocześnie wojna, a z drugiej strony prowadzone są kongresy, które mają jednoczyć organizacje na rzecz rodzin albo chrześcijańskich wartości, albo wartości tradycyjnych, albo rodziny. Wszystko to bardzo pięknie brzmi i skupia wokół Kremla organizacje, osoby, które ideologicznie bądź cynicznie bardzo chętnie przyklejają się na taki propagandowy lep. W tej całej strukturze, o której opowiedziałam, Ordo Iuris jest organizacją drugiej ligi. Pierwszą ligą jest Światowy Kongres Rodzin i tam się odgrywają te zasadnicze posunięcia. Tam są tworzone plany i tam działają główni gracze. W 2013 roku Putin obywał się liderem wartości chrześcijańskich, a Moskwa stała się taką mekką z międzynarodówki tradycjonalistycznej. I od tamtej pory widać zdecydowane posunięcia w celu wykorzystania organizacji profaszystowskich, tutaj przykład włoskiej partii Liga na przykład, oraz takiego drugiego kanału, jakim są organizacje fundamentalistyczne, które się prezentują jako organizacje wspierające właśnie chrześcijańskie wartości. Wykorzystywane są do celów stricte geopolitycznych samego Kremla, a cele Kremla w tym momencie w Europie dotyczą zaburzenia ładu wewnątrz Unii Europejskiej oraz związane są z tym, co spotkało Rosję po aneksji Krymu, czyli skierowane są przeciwko sankcjom ogłoszonymi przez poszczególne kraje, ogłoszonymi przez Radę Europy i nałożonymi na Federację Rosyjską. I jest to w pewnym sensie symbolicznym również walka o odzyskanie dominium byłego Związku Radzieckiego, to znaczy Europa Wschodnia jako to słabsze ogniwo w ramach Unii Europejskiej ma służyć do tego, żeby stać się takim koniem trojańskim, który tę Unię Europejską doprowadzi do zniszczenia.
I w związku z tym właśnie Ordo Iuris jest bardzo aktywne w krajach Europy Wschodniej, jak Chorwacja. W tym momencie posiadają swoje filie również w Estonii, w Litwie. Są w aktywnej współpracy z organizacjami węgierskimi, bułgarskimi na przykład. Także stali się taką organizacją, która ma się zająć tym rynkiem wschodnim po to właśnie, żeby zdestabilizować Unię Europejską. Więc kiedy mamy do czynienia na przykład z pomysłami wypowiadania konwencji antyprzemocowej, zwanej konwencją stambulską, to nie jest od taki sobie po prostu oryginalny pomysł pewnej dziwnej organizacji, która nas wprawdzie denerwuje, ale ją szanujemy. Nie, jest to po prostu pomysł, który należy rozpatrywać właśnie w tym kontekście. Kto stoi za Ordo Iuris? Komu na rękę jest to, co Ordo Iuris robi? Dlaczego wysuwają takie projekty? Co mają tak naprawdę na myśli? Wziąwszy pod uwagę to, że w Rosji wprowadzono prawo, które zezwala na bicie raz w roku przez męża i takie ślady odnajdujemy również w dawniejszym projekcie pani minister Rafalskiej, gdzie Ordo Iuris współpracowało w komisji razem na czele z prezesem Kwaśniewskim, prezesem Ordo Iuris. Tak musimy na te kwestie właśnie patrzeć. A wypowiadanie umowy, jednej z umów międzynarodowych, równocześnie jest testem, jest polem ćwiczebnym przed wypowiadaniem kolejnych umów międzynarodowych, na przykład występowaniem z Unii Europejskiej. Także każda jedna taka mała rzecz, którą zapoczątkowuje Ordo Iuris i która może się wydawać z początku naiwna, może przestrzelona, szalona, ale nie jest rozpatrywana jako niebezpieczna, to są właśnie bardzo niebezpieczne posunięcia, które nagle wyglądają na akt jakiegoś szaleńca, a potem się dowiadujemy, że stoją za tym rzeczy dużo, dużo istotniejsze, które mogą nas cofnąć jakby w takim rozwoju demokracji i przesunąć jednocześnie na mapie geopolitycznej w stronę wschodu, po której tu byliśmy już wielokrotnie, ale poprzez referendum, poprzez właściwie w aklamacji przyjętym o wstępowaniu do Unii Europejskiej i jednak opowiedzieliśmy się, że chcemy do tamtej kultury i cywilizacji oraz wartości należeć. Zebrałam tutaj w tym małym, powiedzmy, wykładzie wszystkie dokumenty, których nie byłam w stanie zamieścić w książce, żeby Państwu pokazać raz i na zawsze i żeby to było takie źródło, kiedykolwiek Ordo Iuris znowu będzie zaprzeczało tym faktom, już w tym momencie oczywistym, że mają dużo wspólnego z ludźmi z Kremla, to tutaj właśnie te dowody się znajdują i pewnie będzie się ich znajdowało z czasem więcej, bo już nauczona doświadczeniem widzę, że dokumenty, które miałam jeszcze w trakcie pisania książki, powiększają się poprzez kolejne wykradane, właśnie wynikające, wypływające z różnych właśnie źródeł hakerskich czy na przykład procesów sądowych. Także tak naprawdę jesteśmy tylko na początku tej drogi odczytywania, kim naprawdę Ordo Iuris jest i kto naprawdę pisze polskie prawo. Panowie z Ordo Iuris obecnie znajdują się w zasadzie w strukturach państwa, posadzani na przeróżnych stanowiskach. Na przykład w Sądzie Najwyższym, są w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ponownie druga osoba, Krzysztof Jak, jest również sędzią Sądu Najwyższego. Są konsultantami w różnych sprawach, pracują w różnych rządowych instytucjach. I jeden z nich jest również rzecznikiem praw dziecka, na przykład ostatnio obwołanym. Więc tutaj leży właśnie pies pogrzebany. Ordo Iuris jest organizacją, która ma dookoła siebie bardzo dużo innych organizacji, osób, pieniędzy, które mają bardzo dużo wspólnego z Kremlem. To, że Marcie Lempart zabezpieczono jej stwierdzenie o tym, że Ordo Iuris to fundamentalistyczna organizacja opłacana przez Kreml, to nie znaczy, że my o tym mówić nie możemy.